uczniu mój. Teraz powiem coś, przy czym wszystkie moje nauki wydadzą się mało ważne. Przez chciwość i arogancję rozwarły się wrota, przez które na nasz świat wdarła się horda demonów. Stwory z otchłani pragnęły unicestwić wszelkie żywe stworzenie na świecie, aby śmierć i strach niepodzielnie zapanowały nad krainami. Gdy wszystko wydawało się stracone, Targon, król ludzi, zjednoczył wszystkie rasy i zdołał odeprzeć zastępy demonów. Nim przeszedł przez portal, zapłonął święty płomień, moc, która niszczy wszelkie zło. To właśnie świętemu płomieniowi służy nasz zakon. Od tamtej pory modlimy się o powrót króla. My możemy zginąć, ale płomień nie może zgasnąć. Pobudka! Próbuję cię dobudzić od kilku godzin. Godzin? Rany, opactwo! Muszę śpieszyć na pomoc mym braciom! Runiczny. Muszę dotrzeć do opactwa. Nie mam czasu na bzdury. Ale to nie są zwyczajne kamienie. To kamienie runiczne, które od niepamiętnych czasów ratują życie bohaterów. No, pod warunkiem, że wiedzą, jak z nich korzystać. Gdy umrzesz, odrodzisz się właśnie tutaj. Odrodzę się? Dokładnie. Poza tym można pomiędzy nimi podróżować. Tak więc trochę szacunku dla starożytnej magii, proszę. Targon.
Dagonie, to ty? Nie mogliśmy ich powstrzymać. Płomień zgasł. Zakon świętego płomienia nie spełnił swego zadania. Ja też zawiodłem. Teraz świat jest na łasce sił zła. Co się właściwie stało? W nocy ktoś zgasił święty płomień. Potem nadeszły demony. Były ich tysiące. Nie mieliśmy szans. Walczyliśmy dzielnie, ale wszyscy strażnicy zginęli. Zostaliśmy tylko my dwaj. Jak przeżyłeś? Gdy zawalił się mur, wybuch odrzucił mnie aż tutaj i straciłem przytomność. Ocknąłem się, gdy było już po wszystkim. Co teraz zrobimy? Jest tylko jedna nadzieja. Musisz odnaleźć rękę bogów. Wiedz jednak, że wielu przed tobą próbowało bezskutecznie. Czym jest ręka bogów? Ręka bogów to artefakt z epoki starożytnych. Jest wystarczająco potężny, żeby na dobre zniszczyć portal i na zawsze zamknąć połączenie pomiędzy światami. Gdzie mogę znaleźć tę rękę bogów? Nikt nie wie, gdzie ona jest. Ale znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. Kiedyś był jednym ze strażników świętego płomienia. Gdy odszedł z zakonu, poświęcił życie poszukiwaniom artefaktu zwanego Ręką Bogów. Nazywa się Ramus. Mieszka na północnym wrzosowisku. Pójdziesz ze mną? Nie. Jestem zbyt ciężko ranny. Musisz się spieszyć. Ja bym cię tylko spowalniał. Moje pogruchotane kości na niewiele się już zdadzą. Ruszaj sam! Wyruszę natychmiast. Jak tylko usłyszeliśmy krzyki dobiegające w nocy z opactwa, uciekaliśmy ile sił w nogach. Czemu tu zostałaś? Nie zostałam, uciekłam. Ale gdy spostrzegłam, że nie ma ze mną mojego synka, musiałam zawrócić. Spokojnie. Gdzie on może być? Przeszukałam już całą wioskę. I widziałam go też po drodze. Może ukrywa się w jednej z jaskiń na północ stąd. Proszę, pomóż mi. Spokojnie, znajdę chłopaka. Och, dziękuję, szlachetny panie. Niech światłość macie w opiece. Wrócę przed zmrokiem. Thank you.
wydają się być prawdziwym zagrożeniem, prawda? Wszystko jest kwestią liczebności. Witaj! Zwoł mnie Lado! Jestem wędrownym kupcem do usług. Chcesz coś kupić? Co sprzedajesz? Brakuje mi złota. Mam za mało złota. O, wędrowiec. Chcesz coś kupić? Może mięsa, chleba, Nie, dziękuję. Śpieszę mi się. Muszę się dostać do Turintu. Turin? Łatwo nie będzie. Drogę mu zablokował pień zwalonego drzewa. A kto je powalił? Zdaje się, że to nasza sprawka. A czemu to zrobiliście? Jesteśmy wesołą grupą rozbójników. Ubezpieczamy spokojnych wędrowców, biorąc depozyt ich kosztowności. Gdybyś więc zechciał oddać nam całe swoje złoto... Złoczyńcy, zaraz dam wam nauczkę!